Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak w ładny sposób i budżetowy przede wszystkim wykończyć kotłownię oraz twój garaż, oraz jeśli chcesz się dowiedzieć, jak to zrobić, to ten film jest dla ciebie. Cześć, witam, budowniczy Doman. Jesteśmy u nas w domu, w naszym gnieździe. Zabieramy się za kotłownię, pralnię, jak zwał, tak zwał, bo będzie zarówno pralka, jak i piec gazowy w tym pomieszczeniu gospodarczym. I teraz tak, wykończenie naszego pomieszczenia gospodarczego o tyle, o ile na podłodze będziemy mieli kafle, to jest chyba zrozumiałe z jakichś względów. A na ścianach zastanowiliśmy się, co zastosować. Jednak doszliśmy do wniosku, że pójdziemy w nieco tańsze rozwiązanie, ale również praktyczne. Uderzamy w tynk mozaikowy, a w tym przypadku jest to tynk mozaikowy firmy Fast, a dokładnie tynk mozaikowy Fast Granite Mini. Jeśli chodzi o właśnie tynk mozaikowy, jest to materiał, który można stosować zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Słuchajcie, tak jak wspomniałem, my wybraliśmy Fast Granite Mini, czyli o najdrobniejszym kruszywie. Są również wersje z grubszym kruszywem, o bardzo dużej kolorystyce. Jest naprawdę bardzo fajna gama do wyboru, do koloru, jak to się mówi, co tam każdemu się podoba. My wybraliśmy kolor 524, jak dla nas bardzo przyjazny dla oka, neutralny, trochę szary, trochę wpadający może ciutkę w beton. No nieważne, zaraz przeniesiemy się do kotłowni i zobaczycie, jak się nakłada ten materiał, co i jak po kolei się robi, no i cały ten nasz efekt końcowy. Także co, działamy! Fast Grunt M jest to gotowa do użycia, dobrze kryjąca, zawierająca drobiny kwarcu, wyprawa gruntująca. Stosujemy oczywiście w myśl zasady bez gruntowania nie ma tynkowania. Ja tutaj używam do gruntowania pędzla typu ławkowiec, dlatego żeby wetrzeć grunt we wszystkie pory na naszym podłożu. Fast Granite jest to gotowy produkt na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem kruszyw naturalnych, jak sama nazwa wskazuje, granitowych lub też barwionych kwarcowych. Można go nakładać na powierzchnie cementowo-wapienne, na beton, oczywiście w systemie docieplenia, na kleje elewacyjne. Cechuje się wysoką trwałością, odpornością na czyszczenie, mycie i ścieranie. A więc tak, jesteśmy już w naszej kotłowni. Na przebitkach zobaczycie, zaciągałem okienko. Zaraz się zabieram za tą ścianę. Kilka słów o narzędziach. Ja używam zużytych blach na elewacji, takich doświadczonych na elewacji. Nie wiem, czy może to w kamerze widać. One są tak lekko powginane, pozaokrąglane. Moim zdaniem takie blachy najlepiej się spisują przy tynkach mozaikowych. Jest to gruba blacha i gdy zacieramy tynk na gotowca, nie wygina nam się, oraz przede wszystkim właśnie te wszystkie zaokrąglenia, które wynikają z doświadczenia z użycia na elewacji, nie robią nam jakichś tam takich tak zwanych batów na ścianie. I ja polecam taką po prostu blachę. Zaczynam ścianę od górnego narożnika. Ścianę wejściową zaczynałem od dołu. Ano z tego względu, że miałem troszkę rurek na dole i chciałem się najpierw położyć obok rurek i wtedy całą ścianę zrobić. Generalnie osobom, które mają trochę mniej doświadczenia przy tynkowaniu, polecam robić mimo wszystko od góry w dół, żeby po prostu ścianę sobie nie ubrudzić. Słuchajcie, zaczynam od prawego narożnika ściany, która w środku ma okno, i rozjeżdżam się w lewą stronę u góry, prawą stronę po ścianie w dół. Następnie pojadę tutaj i tak jak się domyślacie, będę leciał pod oknem, za chwilę z lewej strony pod oknem i tu dziś mniej więcej się połączę, żeby nie było widać łączeń tynku. Co tu warto podkreślić przy tynku mozaikowym? Nie bawimy się w wygładzanie jak przy zwykłych gładziach wykończeniowych. Tynk się nakłada tradycyjnie tak jak klej na lewacji lub no właśnie tak jak wspomniałem, gładź. I później w jednym kierunku wygładzamy nasz tynk mozaikowy, żeby nie było widać żadnych zatr. Nie robimy tego w dwóch kierunkach, ani góra-dół, tylko po prostu w jednym. Albo w lewo, albo w prawo, albo w górę, albo w dół. Z tego względu, że tu mamy, no, że tak powiem, okrąg, no to będę się starał to wszystko
tak jak te moje ruchy tutaj teraz pokazują, zagładzać do dołu, co nie? No i tyle. Na zwykłej ścianie prostej też zaraz zobaczycie, to będę jechał po prostu od lewej do prawej lub od prawej do lewej. Jedna podstawowa sprawa. Nie możemy za mocno ściągać materiału, musi być go trochę na tej ścianie, żeby nie było prześwitów, żeby te nasze ziarna pokryły nasz klej, żeby po wyschnięciu nie było widać jakichś tam ubytków. Musi być dosyć dużo materiału na ścianie, oczywiście nie przesadzamy z wyczuciem, ale staramy się, żeby nie powstawały prześwity. A powiem wam, że jak mleczko, ten nasz klej jest jeszcze świeży, może nas gdzieś tam zmylić. Także czasem warto poprzestawiać lampę, nie świrować jak przy gładziach pod kątem, ale poprzestawiać z różnych pozycji lampę i wtedy będzie widać, gdzie mamy ubytki, gdzie nie. Jeszcze jedna sprawa, jeśli chodzi o wykończenie ściany, to tak naprawdę już ten nasz klej powinien nam wyrównać płaszczyznę. Tu się już nie bawimy w płaszczyznowanie, tu bawimy się w gładzenie. To już jest wyprawka. Ok, no to co, lecimy. Płasko, nie ostro, tylko płasko do płaszczyzny. No i dobra, i na spokojnie lecimy z resztą ściany. No i tyle. Tylko trzeba się popatrzeć przy oknie. Słuchajcie, kotłownia wygląda tak jak wygląda, czyli jest już gotowa. Tynk mozaikowy na ścianach, odporny na szorowanie, odporny na uderzenia, śmiało można wycierać szmatką. Chciałbym dodać, że tynk mozaikowy jest najbardziej popularny na cokołach, na lewacjach, jest popularny również na klatkach schodowych, w budynkach wielorodzinnych, w szkołach, w urzędach, także w różnego rodzaju podcieniach przy głównych wejściach, gdzie jest dosyć duży ruch i dlatego właśnie tynk mozaikowy jest tam popularny, aby był odporny na zniszczenia. Taki właśnie, jak już wcześniej wspominaliśmy, zastosowaliśmy w naszej kotłowni i myślimy, że będzie wszystko ok. Dajcie znać, jak wam się podoba.